Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w filmie. Dzisiaj będzie film makijażowy. Może sobie pogadamy, tylko nie wiem, kurczę, o czym ja bym tu mogła z wami dzisiaj pogadać. No, więc tak. Zrobię sobie make-up, bo dzisiaj idę do pracy, dzisiaj założę Jasia na trening, znaczy się chłopaków, więc trzeba sobie zrobić makijaż i co? I jeszcze teraz pojadę z tą pralką na złom, bo wczoraj nie pojechałam. I muszę jeszcze raz jechać do Kruzu, bo muszę mieć takie inne zaświadczenie dotyczące tego mojego, na temat tego mojego urlopu. Także się cieszę, bo będę miała pełny wymiar urlopu, bo wychodzi mi tam z tego, że pracowałam 10 lat na Kruzie. Więc superancko, cieszę się bardzo. Nawet nie macie pojęcia, bo wiecie, jakby jeszcze za ten rok wtedy dostanę 6 dni. I w przyszłym roku będę mogła sobie wykorzystać, czyli w przyszłym roku będę miała 32 dni urlopu. Kurde, tak można żyć. Dobra, robię sobie ten makijaż. A, obiecałam wam, że pokażę wam te paznokcie, więc pokazuję, tak one wyglądają, tak wyszły. Pozalewałam sobie trochę skórki, ale już mi się po prostu nie chciało. Szczególnie ten jasny kolor strasznie się rozlewał. Ten ciemny był taki bardziej gęsty i spoko wyszedł, a ten jasny taki rozlewający. Ale słuchajcie, ja za tydzień i tak sobie będę robić nowe, więc takie chyba luzik. Dobra, ja sobie dzisiaj już wszystko przygotowałam, żebym nie sięgała tu ciągle do tej szafy, bo która mnie wkurza po prostu. I tak, dzisiaj zrobimy sobie make-up. Dzisiaj mam dobry humor. Moja kadrowa mi go poprawiła właśnie tą informacją o tym, że będę miała pełny wymiar urlopu. Więc fajnie. Oczywiście baza. Słuchajcie, ostatnio próbowałam sobie tym korektorem. Bo to jest częsta praktyka makijażystów, że zamiast bazy używają korektora na powieki. Ale no niestety nie w moim przypadku. Ja mam zbyt tłustą powiekę i zwyczajnie to się nie sprawdziło i te cienie się rolowały. Zauważyłam też, że ten krem, który mam na powieki i pod oczy, jest za bogaty i on jest bardzo bogaty i on powoduje to, że też często właśnie mi się rolują te cienie. Dobra, ja sobie szybko przeprostuję włosy. Raz, dwa. Słuchajcie, nie wiem czy jutro, czy w przyszłym tygodniu, ale chcę podciąć sobie dosyć sporo włosy. Nie wiem, tak gdzieś tyle. Tyle ich obecne. Ciekawe jak będę wyglądać. Nie no, w zeszłym roku też tak miałam ścięte takie ostre cięcie. I teraz chyba też to sobie zrobię tak na święta. Skrócę te włosy. Szybciej będzie je się kręciło. Jakoś tak fajniej wydaje mi się. Dobrze wspominam ten okres, kiedy ścięłam włosy. Więc w tym roku chyba też zrobimy ostre cięcie na zimę. Przynajmniej tak myślę, chociaż one nie są zniszczone, nic im nie dolega. Nie trzeba by było ich ścinać, ale mam ochotę na jakąś zmianę. I nie wiem, czy teraz, w sumie jutro, jakbym chciała, to bym musiała specjalnie jechać. Może w przyszłym tygodniu pójdę z chłopakami do fryzjera, bo oni już też mają długie, a mieli ten wzorek na włosach. I już im zarósł, więc w przyszłym tygodniu muszę z nimi iść, żeby odświeżyć im tą fryzurę. I wtedy może ze swoimi pójdę. Napiszcie mi, co myślicie na ten temat. Czy ściachać włosy? Dzisiaj była ładna pogoda, w ogóle od rana tak słońce świeciło, jak wyjeżdżaliśmy z domu, to tak zaświeciło, że mówię wow,
przez ten przymrozek chyba, nie? A później oczywiście co? Kropi. No, ja pójdę. Pójdę popioły wynieść tam w piwnicy trochę ogarnę, pojadę po chłopaków i wtedy jadę załatwić te sprawy. Tak to wyjdzie, słuchajcie. Dobra, trochę przeprostowane. Ja nie wiadomo, jak nie muszę prostować włosów. One są proste same od siebie, jak je umyję i wysuszę. Więc no, jak wstaję rano, to zawsze są takie pokręcone. Lekko. W sumie dlatego je zawsze myję, żeby je wyprostować. Nie lubię takiej szopy pokręconej. Kurczę. Zaraz mi się kabel przepali od suszarki. Dobra, baza już chyba wyschła. Zrobimy sobie brwi. To są moje pędzle. Gdzie jest ten pędzel? Znam. Który ostatnio kupiłam. Jeden tu mam, a drugi. A drugi tu. Dobra. Bardzo fajne są te pędzle, znam i polecam. Polecam naprawdę. Są mega spoko, jednak muszę otwierać tą szafę, bo zapomniałam jeszcze jednej paletki. No i standardowo brwi, to wiecie, czym ja sobie robię. Paletką z MAC, sineczki. Ja w ogóle muszę te kolory tutaj zacząć używać z tej palety, bo kurczę, jak ja mam to lustro tutaj dzisiaj ustawione. I muszę sobie odrost zafarbować w przyszłym tygodniu. Ale tym razem sobie sama zafarbuję, bo ostatnio pani mi na całość położyła, więc teraz tylko odrost. To sobie sama zrobię. Już chyba one się wyrównały, tak mi się wydaje. Te włosy. Już nie mam tym żadnych jasnych prześwitów. Więc kupię sobie tylko farbę. Dobra, paletkę odkładam sobie na bok, bo później będzie trzeba pewnie poprawić i tak wtedy, kiedy nałożę podkład, na pewno będzie trzeba to poprawić. Teraz tak, weźmiemy sobie pędzelek z NAM i weźmiemy sobie paletkę tą Eveline, ona się nazywa Charming Mocha i to są takie kolorki. Czyli takie wszystkie kolory ziemi, brązy, beże, rudości. Kurde, jak ja mam to lusterko dzisiaj, coś tutaj źle. O, teraz. I podłuk brwiowy. Właśnie, ja chciałam sobie nakleić plaster. Wiecie, chciałam sobie nakleić plaster, żeby to było takie mocne odcięcie. Może go sobie przykleję. Podłuk brwiowy dajemy ten najjaśniejszy kolor, czyli ten tutaj latte. Ten pierwszy jest jeszcze jaśniejszy, ale on jest z drobinkami. Jego damy na wierzch. Tak delikatnie. A żeby wyrównać sobie, dodajemy sobie właśnie ten latte. To jest odcień w kolor w odcieniu skóry, tak żeby wyrównać, nie?
I ja sobie dzisiaj odtworzę ten makijaż, który miałam ostatnio i w którym mówiliście, że bardzo ładnie wyglądam. I to był taki, wydaje mi się, że naturalny bardzo look, ale właśnie sobie przykleję plasterek. Jak jesteście ciekawi, to ja przyklejam sobie plaster po prostu. Taki przylepiec jedwabny. Ojku. I go sobie, Jezu, jak to krzesło skrzypi. I go sobie przykleję, tylko żebym rzęsy sobie nie przykleiła. Au. Au. On jest krzywo z tej strony. Krzywo mi się uciął, muszę wprost dać. Bo ja go pociągnęłam go, a tego nie chcemy, nie? Żeby krzywo było. Boże, co za miny ja tutaj robię. O, git. Tak, żeby tu, gdzie kończy mi się moja kreska, żeby to szło do góry. I jeszcze z drugiej strony. Są takie specjalne przeźroczyste taśmy. Git. I jak to zdejmiemy, to będzie bardzo ładnie prościutko. No. Dobrze. Idziemy dalej. Dobra, tego beżu tu chyba starczy. On się nazywa Latte. W ogóle brwi muszę sobie wyregulować. Bo już to znowu mi odrosło. I potem ja dawałam, słuchajcie, jaki to był. Ten czy ten? Potem ja dawałam odcień takiej rudości, który się nazywa cappuccino. Cappuccino. Latte cappuccino, same kawusie. Na całą powiekę. Salutku. O, fajne są. Kurde, muszę sobie ten plaster tutaj zostawić i częściej go korzystać z niego. Wtedy fajnie to wychodzi. Ale się usypuje. I jak widzicie, cały czas tym jednym pędzlem. Super są te pędzle, znam. Jak będą jeszcze jakieś promocje właśnie tych pędzli, to dawajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie sobie jeszcze kupię. Właśnie te do rozblendowywania, te duże. I bardzo polecam jeszcze też ten duży i ten do rozświetlacza. Superanckie one są naprawdę. Jak ten delikatnie zbiera rozświetlacz, to jest wow. I ten duży też jest spoko, no ale jeden mi wystarczy. Ale do cieni bardzo chętnie miałabym kilka takich, bo wydaje mi się, że one będą super się sprawdzać. Znaczy się na razie sprawdzają się super. A też dużo obiecuję sobie po tej właśnie rączce, która jest z tego tworzywa sztucznego. I mam nadzieję, że z nią się nic nie będzie działo. No chyba, że tutaj miałoby się coś rozklejać, nie? Od ciepła wody na przykład przy myciu, ale w innym przypadku to myślę, że nic nie powinno się dziać. No i dobra, teraz mamy wyrównaną tutaj całą powiekę właśnie tym kolorem cappuccino.
Jakby sobie tutaj też zajeżdżamy bardzo wysoko, blendujemy, rozcieramy wszystko. Czyli ja praktycznie całą powiekę sobie zakryłam cieniem. I zaczynam przepraszać moje wszystkie właśnie te paletki i wczoraj zrobiłam sobie tą paletą. Ja ogólnie mam tych paletek dużo, ale ja też chyba z 5 czy 6 paletek dostałam. Tą na przykład dostałam, jest piękna. I wczoraj sobie nią robiłam makijaż i się zastanawiałam, czy nią sobie dzisiaj nie zrobić, ale ona wygląda o tak. I co prawda ten czerwony jakoś tam do mnie nie przemawia, ale robiłam sobie wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj tym pomarańczem w połączeniu z tym i wyszło to super i bardzo mi się to podoba, bo wydaje mi się, że to mi pasuje. Dobra, jedziemy dalej. No i tak, mamy odcienie latte, cappuccino, a teraz sobie weźmiemy espresso. Nie, żartuję. Teraz sobie weźmiemy ciemny. Tutaj są wszystkie kawy, nie? Patrzcie. Macchiato, frappe, arabica, iced coffee, Irish coffee, espresso, doppio. Doppio to też jest pewnie jakaś kawa. Americano, flat white. Charming mocha. No, czyli wszystkie nazwy kaw. Fajne, pomyślane. Nie zwracałam na to wcześniej uwagi. No i teraz wezmę sobie ten ciemny, właśnie ten doppio. Nie wiem, czy jest taka kawa i jak ona w ogóle wygląda. Muszę sobie zerknąć. I dajemy sobie tutaj. Jakby wyciągamy sobie tu do góry. I wzdłuż linii rzęs i wyciągamy tak. Taką jaskółeczkę tutaj robiąc w tym kąciku. I będziemy sobie tutaj w załamanie dawali go. Wchodząc powoli w załamanie. Super są te pędzle, naprawdę. Do blendowania. Wow. Więc jak będziecie wiedzieli, bo ja tam rzadko do Rossmana chodzę, ale jak będziecie mieli jakiś cynk, że jest promocja, to dawajcie. Bo ja pójdę sobie kupić kilka. Na pewno. No i dzięki za polecajkę. I tutaj tak cały czas blendujemy w tym kąciku, lekko do środka wychodząc. Widzicie? Żeby się nam utworzyło tutaj takie przydymione oko. Okej. I drugie.
Dobra. I to jest praktycznie wszystko. Jeszcze teraz tylko dolną powiekę sobie przejadę i taki makijaż jest prawie gotowy. Teraz damy sobie tym samym pędzlem ten flat white, czyli ten taki jasny, ale z drobinkami. Fajna jest ta paletka, podoba mi się ona. I tutaj sobie tak trochę rozetrzemy, rozświetlimy. Okay. Teraz mogę sobie zdjąć. Kurczę. Au. To jest najlepsze. To jest najlepszy efekt. Patrzcie, jak się osypało. Teraz sobie wytrzeć ten osyp. I zaraz sobie zrobię kreski. Dolną powiekę jeszcze poprawię. Boże, jakie ja robię miny, jak ja robię ten makijaż. Ogólnie trochę krzywo to przykleiłam. Miałam to trochę niżej tu przykleić. Muszę to rozblendować. Jak zrobimy sobie kreskę, to będzie git. I teraz tak, weźmiemy sobie płaski pędzelek, którym pomalujemy sobie dolną powiekę. A i słuchajcie, wypisaliście do mnie, bo prosiłam was o to, żebyście mi pisali, jakie tam filmiki. Ktoś mi napisał, żeby filmiki nadal robić tą serię, jakby, bo można nazwać to serią. O przypałach na portalu randkowym na tym badu. Ale ja wam powiem, że mi się nie chce już o tym nawet gadać, bo no, każdy wie jak jest, nie? A ja już tam też nie będę wchodzić, bo stwierdziłam, że tam i tak nic sensownego nie ma. Nikogo sensownego tam nie poznam. To naprawdę musiałby się zdarzyć jakiś cud, żeby tam poznać kogoś. I widziałam dzisiaj takiego TikToka, w którym babka mówiła, że po prostu ludzie narzekają na to, że nie ma miłości, ale właśnie siedzą na tych portalach randkowych zamiast wyjść gdzieś i zamiast poznawać ludzi w normalnym życiu, w normalnym świecie. No i to jest racja, nie? A z drugiej strony, no ja raczej mam utrudniony jakby sprawę w tej kwestii, bo ja rzadko wychodzę gdziekolwiek, nie? Tak jak wam mówię, do Biedronki, do Lidla i tak dalej, więc teraz będę szukać swojego faceta tej miłości w Biedronce. No. I powiem wam, że ja już mam dosyć tych portali, tego badu, bo w
pewnym momencie człowiek się czuje tam jak mięso, nie? Jak kawałek mięsa dosłownie, nie jak człowiek, nie jak ktoś wartościowy, tylko jak kawałek mięsa. Dosłownie. Bo tam się sprawdza wszystko, nie? Te wszystkie parametry. Wzrost, waga, ilość tkanki tłuszczowej pod skórą. Wszystko dosłownie. A najlepsze jest to, że właśnie takie osoby, które chciałyby wszystko o was wiedzieć i takie, które mają nie wiadomo jakie wymagania, to same mają najmniej do zaoferowania tak naprawdę. No. Więc to jest jak sklep mięsny. Dobra. I tutaj na dolną powiekę następnym razem muszę te paski trochę niżej dać. Na dolną powiekę dałam też ten i ten jasny od wewnątrz. Te same cienie. Żeby to było spójne. I tutaj sobie to połączę. Następnym razem muszę dać tak, żeby to szło tu, nie? Że jak wychodzi ten cień tutaj, to tu on idzie sobie. A nie, że jest taka odcinka. Ale to można sobie połączyć teraz jeszcze. O. Lekko to zblenduję, żeby to nie było takie ciachnięcie, że to jest takie, wiecie. Też mi się to jakoś tak nie do końca podoba, że to jest takie bardzo mocne. O, takie rozblendowane to już lepiej. Dobra. Okej. Kreska. Kreska może najpierw u góry. Eyelinerem oczywiście brush. Precise brush liner. Ten sam. Zawsze.
I linia wodna dolna. Na wodną linię dolną ten żelowy eyeliner w Varieté z Everline. Kurczę, i żałuję trochę, że sobie nie kupiłam drugiego ostatnio. I tusz. I tusz też Everline Sexy Eyes. Dobra. I teraz co? Podkład. Podkład. Jeszcze sobie nałożę bazę, bo ja mam te bazy, a ja ich w ogóle nie używam. Bazę z Everline Unicorn. Magic Drops. Baza serum przedłuża trwałość makijażu. Z kwasem hialuronowym, witaminą B3. Kolagenem i wyciągiem z agawy. Patrzcie, jak mój ten goi się bardzo ładnie wszystko. Nie robię sobie teraz żadnych peelingów ani żadnych maseczek, żeby tego jakoś tam nie podrażniać i tak dalej, ale ładnie się wszystko goi. Dzisiaj zaczęło mnie tak swędzić trochę, więc fajnie. Dobra, trzeba poczekać chwilę, aż ta baza się wchłonie.
No jest taka klejąca. Kochani, ja sobie przy okazji trochę wyrwałam brwi i te włoski jasne tutaj z brody i teraz sobie zrobimy podkład. Mój ukochany podkład Wonder Match. Dobra. Nie ma co za dużo tego pompować. I dobra. Puder ten nowy z Vibotten Transparent Baking Powder. I może sobie zrobimy gąbeczką. I wiecie co, ja sobie wklepuję ten puder, no bo to jest puder do bakingu, nie? Baking polega też na tym, żeby właśnie sobie wklepywać, ale zostawiać dużą ilość pudru na wierzchu, o, jakby, tylko ciężko go też nałożyć w ten sposób, trzeba
mocno wciskać tą gąbkę tu. I ja go sobie wgniatam, bo chcę właśnie, żeby dłużej otrzymał się ten mat, nie? Wydaje mi się, że to ma sens, jak ja sobie wgniatam pudę. Aniżeli pudruję normalnie. I teraz sobie jeszcze trochę pędzlem ogarnę. Dobra. Powiem wam, że spoko jest ten puder z Vibo. I na razie cały czas testuję ten drugi jakoś nie. Teraz brązę. Kurde. Antygrypinę muszę wziąć. Wczoraj nie wzięłam. Dobra, zrobione. I teraz weźmiemy sobie trochę rozświetlacza tego też z Vibo. Tym pędzelkiem.
Dobra. I trochę ryżu. Dobra. I jeszcze usta. Usta chcę wykończyć kredkę z Glam Shopu. Cielisty róż. I to jest taki nudziakowy. Końcówka już. Więc chcę ją po prostu. Ona jest podobna do tych paznokci. O. Bardzo. A myślę, że do takiego makijażu oka właśnie taka pasuje. Dobra, no i tak się przedstawia makijaż. Wydaje mi się, że spoko. Bardzo fajna jest ta paletka. Wydaje mi się, słuchajcie, że brązowe cienie, jakby do brązowych oczu najlepiej pasują wszystkie fiolety, róże i tak dalej, ale brązowe cienie też ładnie. Mi się podoba ogólnie. Zawsze gdzieś tam, jak czytałam na temat makijaży, no to mówiło się, że nie można robić sobie tym samym kolorem, którego ma się kolor tęczówki. Ale mi się wydaje, że do brązowych oczu też brązowe cienie pasują ładnie. Podoba mi się. No, teraz jestem taka czekoladowa. Także dobra, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, napiszcie, czy Wam się podoba taki makijaż na co dzień i czy macie w ogóle tą paletkę. Jeżeli macie, to róbcie, korzystajcie, bo naprawdę spoko są te cienie. Ja ją tyle czasu, był czas, że ją używałam, troszkę potem ją gdzieś tam odłożyłam na bok i teraz wracam do niej i teraz znowu ona będzie moją ulubioną. Ale nie, no obiecałam sobie, że będę robić różne makijaże, więc będę odkurzać te wszystkie moje palety i będę z nich korzystać. I na pewno nie jeden makijaż jeszcze się tutaj pojawi. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!